Hejka kochani, jak widzicie po tytule sami, dzisiaj jest odcinek, w którym będę pakowała swoją walizkę. Sorry, że jestem taka trochę rozebrana, ale jestem w takim sportowym stroju, bo ja tak lubię chodzić po domu. Poza tym jak jest ciepło, to ja nienawidzę się kichić i tak to wygląda. Jest dzisiaj, moi drodzy, sobota, dokładnie 26 czerwiec, godzina 12.24, jak was to interesuje. I we wtorek o 6.48 mam lot i lecę do Grecji. Instagrama, jak zobaczycie wszystko, także zapraszam was na mojego Instagrama. Ale vlog się oczywiście pojawi, jak już wrócę. A ten filmik oglądacie prawdopodobnie wtedy, kiedy już jestem na tych wakacjach. No tak się ekscytuję, bo już dawno nie pakowałam swojej walizki na takie większe wakacje, bo jadę na 8 dni. Mam oczywiście całą listę rzeczy, co chcę wziąć na telefonie i ona jest dosyć spora. I mam tu wszystko tak fajnie rozpisane. Także zaczynamy się pakować. Stwierdziłam, że już zaczęłam się pakować. Pokażę wam moją walizkę. Jest ona taka, bo mogę wziąć walizkę do 20 kg. Pewnie przesadzę, bo jakby będziemy też robiły dużo fotek takich różnych, pewnie będziemy się przebierały dwa razy dziennie. I na przykład jakbym miała spakować się do czegoś mniejszego, czyli do jakiegoś plecaka, torebki i jechać na takie wakacje typowe po prostu zjedzanie i że mnie jakby ubrania, stylówki nie obchodzą. Oczywiście dałabym radę, to tak tutaj zaznaczę, ale skoro mogę, wziąć taką dużą walizkę i jeden na 8 dni i wiem, że mogę porobić różne sobie takie fajne fotki, możemy się pobawić w to przebieranie i tak dalej, to czemu nie skorzystam, tak? Wezmę po prostu tyle, ile mogę, potem zważę, najwyżej też wyłożę. Popatrzcie, jakie kupiłyśmy sobie super z Martyną, bo jadę z koleżanką i jej rodzicami. Kupiłyśmy sobie takie super kwiatuszki, takie jak wiecie, takie Hawaje, a Hawaje w Grecji będziemy miały. Nie no, ale serio, są cute, kupiłyśmy je w jakimś sklepie w Galerii Krakowskiej, już nie pamiętam, jaki to był. Mam sporo rzeczy do spakowania i tak dalej, ale nasze się wszystko mam rozpisane, więc o niczym nie powinnam zapomnieć. I zaczynamy. Zaczniemy od może spodenek. Ja ogólnie na razie będę tak to wszystko wrzucała bardziej. Potem będę to układała, ale najpierw muszę zobaczyć, co ja w ogóle biorę. Patrzymy. Podenki krótkie, biker shorts. Właśnie kupiłam sobie takie nowe biker shorts też z Zary. Pokażę wam. Właśnie te biker shorts, one tak się prezentują. I one są z takiego materiału zarąbistego, bo one nie mają szwów i w ogóle jak je zakładacie, to czujecie jakbyście nic nie miały, dosłownie nic nie miały. Kosztowały chyba 45 zł. Trzymałam do walizki mniej więcej, co chcę wziąć ze spodenek. Okej, sorry, że taki dziwny kadr, ale właśnie sobie tutaj dałam wszystkie jakby spodenki i spódnice, które chcę wziąć na wakacje, także już wam pokazuję. Ostrzegam, że jest tego dużo, jeżeli będzie za dużo, to po prostu wyjmę. Mamy pierwszą taką spódniczkę, ona jest taka czarna, wiecie, taka zwykła, przylegająca, to jest ze sznurowaniem, ona jest shin. Biorę sobie zwykłe dresowe spodenki, bo one są zawsze wygodne. Biorę sobie takie króciutkie spodenki steranowe, białe, które na przykład ubieram pod spódnicę albo pod sukienkę. Jak się martwię, żeby mi tam nic nie wyszło i one są zarąbiste, polecam wam, są też w kolorze czarnym. Moja ostatnio ulubiona spódniczka z House'a, bardzo ją wam polecam, wygodna jest, super. W sklepie mamy klasyczne biker shorts. No, one wiadomo, mogą się przydać w każdej chwili. Biorę sobie spodenki do ćwiczenia z Gymkogór, bo tam jest siłownia i też być może jakieś bieganko z rana czy coś. Biorę sobie te biker shorts Zary nowe i po prostu zwykłe jeansowe spodenki, które wiadomo, że się też mogą przydać. Biorę też na pewno dresy, które też się mogą przydać i jadę w tych szarych, w sensie do samolotu wchodzę w tych szarych, a do walizki sobie prawdopodobnie spakuję jeszcze takie zwykłe białe i zastanawiam się, czy brać sobie jeansy. Mogę wziąć albo takie jeansy ze Stradivariusa, takie z dziurami, one są moimi ulubionymi jeansami ostatnio, albo takie zwykłe białe jeansy z Shein, albo takie też czarne z dziurami, też luźne. Okej, kochani, teraz wybrałam chyba wszystkie topy, które chcę wziąć i to będzie długa podróż. I brązowy, zwykły, basicowy. Mamy taki żółty, stwierdziłam, że może będę chciała z jakimś żółtym topem fotkę. Mamy taki, który się jakby zawiązuje, tak z tyłu, wiecie, mam w nim fotę na Instagramie, ale on bez tanika jest spoko, właśnie taki mega wakacyjny. Mamy takie dwa, które nawet nie wiem, czy użyję, bo ja nie używam takich. I taki drugi, pewnie ich nie użyję, ale wezmę. Mamy taki zwykły, basicowy, czarny, który z pewnością się przyda. Taki niebieski, mojej koleżanki ze sklepu z Cosmo Store. Mamy taki czarny, mamy też, moi drodzy, taki zielony, taki, wiecie, trochę sportowy. Taki w kwiatuszki czerwone, taki różowy, fioletowy, taki w niebieskie kwiatuszki i zwykły biały. I to jest nasza cała podróż przez topy. Prawdopodobnie tyle, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno. Potem wybrałam też bluzki z długim rękawem na wieczory i moja ulubiona
biała z Shein z długim rękawem. Potem mamy taką z Zaful z czarnym długim rękawem. Potem mamy taką też z Shein, taka różowa. Zaczęłam trochę wątpić w moje pakowanie i w to, że zmieszczę się tutaj walizki, którą tutaj widzicie. Też mam sukienki, które chcę wziąć. Mamy taką zieloną, ona jest z Zaful. Jest taka zielona, ogólnie dodawałam z niej zdjęcie na Instagrama, ona jest taka letnia i chciałabym ją wziąć. Ją dostałam w ramach współpracy, mamy po prostu tutaj zdjęcia w niej i ona jest taka w kropeczki, zobaczcie zdjęcia, bo ją się tak wiąże, jest skomplikowane to, ale jest bardzo fajne. Następnie mam taką, ona jest trochę taka jakby plażowa, zastanawiam się, czy ją wziąć, czy nie, ale ona prześwituje, więc jest trochę taka jakby bardziej na strój. Tutaj kolejną, ona jest taka zwykła, czarna, super i ona jest też taka fajna na wieczór. I mamy też taką Zaful, której jeszcze nie nosiłam i bardzo, bardzo chcę ją nosić, bo jest piękna. Ona jest właśnie taka, jak widzicie, biała, z takim rozcięciem i pod nią na pewno biorę te białe spodenki, które wam pokazywałam. Jeżeli chodzi o bluzy, to pojadę w jednej i jedną sobie wezmę do walizki. To będzie taka różowa z Nike. Wezmę taką koszulę różową z Lumpa. Kolejną koszulę z Lumpa, tylko taką białą. Tego jest sporo, powiem wam. Teraz tak, odhaczę sobie w ogóle rzeczy, które, wiecie, już wzięłam. Jeżeli chodzi o ubrania same w sobie, to powinno to już być tyle. Piżamki muszę wziąć, staniki, majtki, skarpetki. Teraz przejdę do piżamek i strojów. Także jeżeli chodzi o piżamki, to już wam pokazuję. Biorę takie spodenki, które zamówiłam chyba na AliExpress i do tego biorę taki topik z koronką, który jest z Pepco i to jest najwygodniejsza piżamka. I mam jeszcze kolejną piżamkę z Pepco. W ogóle Pepco są super piżamki. Takie spodenki zwykłe w kratkę i do tego jest taka słodka bluzeczka na szelkach. Napisem smile. Stwierdziłam, że wezmę też ten taki top. To jest stanik top z H&M-u, nie wiem, może się przyda do jakiejś fotki. On jest taki właśnie wycięty trochę. I wezmę tak, strój czerwony. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak leżą te stroje, to mam filmik, bo one są wszystkie z Zaful. Taki jest neonowy. Biorę też taki fioletowy. Mam też taki strój po prostu zwykły czarny, a z tamtego roku mam też taki, który bardzo lubię, biały, on jest super z New Yorkera. Biorę też sobie staniki sportowe i ten, który mam na sobie. Jeżeli chodzi o czapki, to biorę właśnie ten kapelusz z Zary, tą czapkę z Terranowy, taką z Lumpa z Nike fioletową. Jeżeli chodzi o torebki, to biorę sobie taką białą, malutką i wezmę taką, która jest mojej koleżanki właśnie z jej sklepu Cosnestor. Ona jest bardzo przydatna i bardzo pojemna. Biorę paski, które może się przydadzą, może nie. Jeżeli chodzi o buty, to biorę sobie takie japonki zwykłe, które sobie kupiłam chyba w Sinseju. Biorę oczywiście konwersy, które są świeżo umyte. Biorę takie klapki jeszcze, wiecie, takie sandałki do sukienek czy coś. Biorę też takie Nike, które muszę jeszcze umyć i te, takie wiecie, zwykłe trampeczki białe. Powiem wam, że jest ciekawie. Dobra, kochani, wybieranie rzeczy praktycznie za mną. W tym oto pakowaniu kryje się moja prawie cała biżuteria, którą posiadam. Tam jest wszystko i nie wiecie, jakie to jest niby z pozoru małe, ale to jest strasznie, strasznie ciężkie. Tak naprawdę zostało mi do spakowania tylko majtki, skarpetki, biustonosze i kosmetyczka ze wszystkimi rzeczami. No i wiadomo, takie rzeczy typu dokumenty, laptop itp. I teraz najgorsza rzecz przede mną, czyli spróbować zmieścić te wszystkie outday. Jest godzina 16:21, to się tak wydaje, ale pakowanie zabiera tyle czasu, przynajmniej mi. I chciałabym się pochwalić, że niedbale rzuciłam sobie tylko te czapki, biustonosze, jeden strój, bo zostało mi tyle miejsca na kosmetyczkę, na buty, więc na spokojnie się zmieszczę. No i to jestem spakowana, właśnie muszę spakować tylko kosmetyczkę i podręczną torbę, którą będę brała, czyli chyba wezmę sobie taką zwykłą torebkę i tam, wiecie, wsadzę sobie na przykład książkę, zaczęłam czytać tą książkę i wydaje się super. No i laptopa, bo pewnie będę montowała filmik. Jestem strasznie dumna, bo zrobiłam po prostu wszystko, co chciałam dzisiaj zrobić, więc to już koniec. Ja już tak naprawdę spakowałam walizkę, bo jedyne, co muszę dokończyć, to właśnie spakować kosmetyczkę, a już tego teraz nie będę robiła, bo wiecie, bez sensu, bo i tak będę korzystała z tych rzeczy. Weźcie mnie, jeżeli chcecie, bo jak wy to oglądacie, to ja jestem dopiero drugi dzień na wakacjach, a będę 8, także jeżeli wam się spodobał ten filmik, zostańcie, bo vloga się pojawi z Grecji, na Instagramie będzie mnie pełno i fotek, i Instastory też myślę, że dużo dodam. Tu mam nawet przygotowane rzeczy, w których ja
naradę, czyli dresy i bluza zwykła. Jeśli chodzi o miejsce dokładne, w którym będę, to dowiecie się już właśnie na Instagramie, na vlogu, bo jest to po prostu jakaś wyspa, nie pamiętam nazwy. Wpadajcie właśnie na mojego Instagrama, powiem to już setny raz, ale serio, wpadajcie w wakacje. Będę miała super content, tak mi się wydaje. TikTok też będę na pewno aktywna i no, YouTube. I tak, it's all for now. Love you guys, bye!